Ты пойдешь в космос, Матвей. Я лечу в космос. Я Юрий Гагарин. To było twoje pierwsze takie malowanie? Tak, to było pierwsze malowanie, tego typu. I czułaś się taka w niewielkości takiej? Czułam się tak, no nie wiem jak ja się czułam. Zaskoczona, ja nie wiedziałam, że to będzie w ten sposób. Tak się będę uczestniczyła w takim dziele. Noce muzeum udały się. Tak, udały się. A z jakiego kraju jesteś? Z Polski, bo to są Francuzi, Hiszpanie. Tak, Toskani. A kto jest z Francji? Qui est de France? No, il n'y a pas le français ici? Jest français. Vrai, no? Espagnol. Suède, Swedish. Yes, oh. Say something in English, what you feel about... Ale generalnie chyba najlepiej po polsku. A, po polsku, bardzo dobrze, słuchaj. To tak zachowam się. Ale słuchajcie, oklaski dla koleżanki, bo ona w locie wykonała piękną pracę, naprawdę. A to wszystko, słuchajcie, dlatego, że noce Paryżu, to będą widzicie takie zdjęcia trochę egzotyczne, dlatego, że tutaj są same satelity. I czego byście życzyli tutejszym artystom, typowanym w marmolada sobie? Sukcesów! Kolega, tak? Strażnik w pokoju, tak? I chyba reklamy, no reklamą, bo to nasza koleżanka, która wymalowała. To jest najlepsza reklama, słuchajcie. Widziałem cię w locie, jak malowałaś, naprawdę, przedmiot. To jest zawodowy malarz. Te pędzle, nie te, te ręce. Super. Jak masz na imię? Adam. Adam, jak to się dzieje, że taka publiczność uczestniczy w tych twoich akcjach plastycznych? Byłem siarki na żywo, kobiety, myślałem, to jest zawodowiec, a to był amator, który zaczął malować z nami, tak? Znaczy nie, my tutaj jesteśmy od zabezpieczenia takiego technicznego, czyli żeby to została rozciągnięta fachowo linka. Ale nie bądź tak skromny, bo to piękny spektakl robi się przy okazji. Nie, tutaj malowanie to jest wszystko zasługa, że tak powiem, tej grupy, która to organizuje. Tak? Gdzie oni są teraz? No to po drugiej stronie. Po drugiej stronie. Oni są pomysłodawcami tego wszystkiego. To tak. Czego byś życzył kolegom właśnie, artystom? Tym no, że tak powiem, żeby zasłynęli na rynku, że tak powiem, międzynarodowym. Super. Dziękuję ci bardzo. No, no. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Naprawdę byłaś genialna. Zobaczcie, jak ja filmuję. Też to będzie trochę publiczne. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie oszpędzę. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała. Co ze mną będzie, któż to wie? Ta ostatnia niedziela no jest mi wymarzone. Skończyło się
Paweł, he said that you are very talented. Thank you, he's too. He's too, yes. Je parle pas français. Je parle français. Je fais le français ici à Varsovie. Ah, c'est vrai, c'est incroyable ça. Parce que première fois que je parle en français. Ah ouais? Première fois? Vraiment? Parce que je suis en France depuis 25 ans. Ok. Ici, je rencontre Manon, c'est elle qui m'a invité pour le vernissage. Et je suis vachement surpris par la projection de cinéma. Super, super. En plus, c'est vraiment adapté pour ce genre d'activité. Ouais, c'est plutôt génial. C'est génial. Probably, maybe it's not fair. Meeting together. Yeah. Come with me also. Yeah. Yes, because now we make a really song with a future star cinema espagnol. On va tourner. On bouge, on bouge. On bouge. Okay. So not now say in espagnol what you wish to obtain in Poland. Quiero que a muchas personas les interese mi trabajo y que pueda encontrar la felicidad. Not the museum, night for the museum, it's a good idea. In Spanish or in English? In English? Yes. Ah, the Nuts Museum is really great because it it moves people to go to places like this that they will never go in their lives. It's the best thing I think for young people. Yeah. Our business card of our foundation. Yes, super bien. Super. Amount of him, super. So you can write there and you can write to me and yes. I will write. You are the same group? Yeah. Internet, là-bas il y a contact. Super, super. Qui a tes actions? To jest Filip. Tutaj prezentuje swoje... Hipnotyzuje ludzi, stara muzyka, tak? Kino Gramofon. Jak on to robisz, tak hipnotyzuje ludzi, powiedz mi. Filip jest wspaniały. Animacje i... Ty jesteś po wypadku, słuchaj Filip, ona tak wam kibicowała, że cała się zraniła. Nie mam prośbę, może ostatnią cierpko od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. Ostatnia niedziela. Która? To by tak, to była kobieta. Co ty, Jasiu, potem tutaj już tak ponagrywasz, nas ponagrywasz i co z tego? I nic z tego nie będzie, widzisz, to jest tak... Zobaczcie. Tak. Zobaczcie.